Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi i zapraszam Państwa do prognozy z kart Tarota na miesiąc marzec 2019 roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, jest to normalne. Sprawdźcie swój znak ascendentalny, link do strony, gdzie możecie sobie obliczyć taki znak, jest pod filmem. Czasami znak ascendentalny jest mocniejszy i ważniejszy od głównego znaku słonecznego, więc radzę tutaj sobie obliczyć ten znak i wtedy wysłuchać i jednego, i drugiego filmiku. Wspólne jakieś wiadomości może dadzą odpowiedź na konkretne pytanie lub dadzą wskazówki, co dalej, jaką ścieżką podążać, jakie podjąć wyzwania, jakie kroki. Teraz przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz je tylko przełożę przy Was. I już patrzymy, co tam o naszych wag w miesiącu marcu. Z jaką energią wejdziecie w miesiąc marzec? Rycerz kielichów. Co pomaga lub przeszkadza tej sytuacji? Paść buław, tak? Dobrze, paść buław. Wasze działania. Jakie kroki będziecie podejmować w tym miesiącu? Królowa miecz. Co odchodzi do przeszłości? Jeszcze raz. Co odchodzi do przeszłości? Rycerz buław. Na razie dużo osób, bardzo dużo. O czym będziecie myśleć, kochane wagi? Planować, analizować, podsumowywać coś, rozważać. Kapłanka. Bardzo uduchowione będziecie w tym miesiącu, tajemnicze, ale bardzo mądre. Najbliższa przyszłość. Trzy kielichy. Świętowanie, radowanie się, oblewanie jakichś sukcesów, wasze czynniki wewnętrzne. Król buław. Przedsiębiorcy, całą gębą, że tak powiem. Bardzo dużo osób, kochani. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Szósta karta. Dworska. Czynniki zewnętrzne. Otoczenie, rodzina, pracownicy, współpracownicy, szefostwo. Osiem dni. Jakoś to znowu przekrzywiłam. O, teraz będzie ładnie, prościutko. Dobrze, kochani. Wasze obawy lub nadzieje na ten miesiąc. Już patrzymy. Kochankowie. No, jakiś wybór, jakaś decyzja. Albo romans. Zaraz zobaczymy wszystko. I koniec miesiąca, śmierć. W tle czytania mamy kartę czterech buław, dom, rodzina, świętowanie, uroczystości jakieś rodzinne, stabilne fundamenty, mocna rodzina pełna. Ok, widać, wszystko widać. Kartę afirmacji wylosujemy sobie na koniec czytania.
No dobrze, możemy zaczynać. Energia, która Was reprezentuje w tym miesiącu, mamy tutaj kartę Rycerza Kielichów. Bardzo piękna karta, mówiąca o jakichś dobrych wiadomościach, które do Was nadjeżdżają, ale też o takiej wrażliwości, kreatywności, pomysłowości, jakiejś takiej artystycznej duszy, tworzeniu czegoś takiego dobrego, pozytywnego. Rycerz to jest ktoś, kto ma wyobraźnię, tak? On jest bardzo wrażliwy, wrażliwy na piękno, wrażliwy na uczucia. Karta taka mówiąca o, tak jak już mówiłam, artystycznej duszy, takim z myśli artystycznym, tak? Takiej wrażliwości na piękno, tak? Zazwyczaj mówię, osoby kreatywne, lubiące coś tworzyć, artyści, wrażliwi właśnie na taką sztukę, tak? Co jeszcze? No, rycerz może nam przekazywać dobre wiadomości. Może też mówić o nadchodzącej miłości. Co jeszcze? Przepraszam na chwilkę. Rycerz Kielichów. Dobre wiadomości. No, może ktoś też nadjechać, ofiarowując nam ten kielich, tak? Jakaś nowa miłość, jakaś przyjaźń. Ogólnie będziecie oderwani od spraw codziennych. Troszeczkę może przewrażliwieni na czymś, albo będziecie się właśnie zajmować na jakimiś tutaj dziełami artystycznymi, kto wie. W marcu będziecie bardzo wrażliwi na piękno, właśnie na sztukę, na takie dzieła, które musicie mieć ten zmysł wrażliwości właśnie w sobie, tak? Będziecie właśnie tacy uczuciowi bardzo, tak? W tym miesiącu. Albo jakaś nowa miłość się szykuje. To już wagi musicie tutaj dopasować do siebie. I teraz co pomaga lub przeszkadza? Mamy tutaj księżniczkę buław. W tradycyjnym tarocie jest to paź buław. No, czyli początek jakiejś znajomości. Może być to jakiś flirt, może być to jakiś romans, jakieś nowe działanie. Paź buław mówi nam o tym, że mamy jakieś nowe pomysły, tak? Jakieś kroczki zaczynamy tutaj raczkować w jakimś działaniu, być może jakimś biznesie. Ale jest to też karta kreatywności, tak? Więc być może, no, co niektóre wagi będą tutaj rozpoczynać jakieś przedsięwzięcia artystyczne, tak? Być może jakiś mały biznes z tym związany. No tak to widzę. A z kolei inne, jeżeli chodzi tutaj o miłość, to będziecie po prostu zawierać nową znajomość, może być to na razie lekki flirt, ale może przerodzić się w to w coś fajnego, no nawet początek jakiejś fajnej miłości, tak? Znowu kamera mi wariuje, och, jest, mamy pazia buław. Więc to jest karta raczej pomagająca tutaj, tak? I teraz Wasze działanie. No Wy będziecie tutaj takimi surowymi osobami, ale bardzo mądrymi, inteligentnymi, dobrze analizującymi całą sytuację. To jest też Wasza karta, tak? Waszego żywiołu, to jest Królowa Mieczy, czyli tak jak można opisać tutaj osobę powyżej 45 roku życia, bliźnięta waga bądź wodnik, tak? Z trygonu powietrza. Będziecie sobą, kochane wagi, w tym miesiącu. Będziecie sobą, jesteście naprawdę mądrymi osobami, bardzo inteligentnymi, oczytanymi, zawziętymi troszeczkę,
ale lubicie się komunikować, lubicie rozmawiać, jesteście oczytani. Co jeszcze mogę powiedzieć o Królowej Mieczy? Na pewno będziecie opanowane i szczere w tym, co będziecie robić, tak? I sprawiedliwe. Nawet jeżeli dla kogoś możecie się wydawać takimi osłymi, oziębłymi, niedostępnymi osobami, to tak naprawdę jesteście bardzo takimi mądrymi, dobrymi osobami. I będziecie sobą, kochane wagi, w tym miesiącu. Będziecie po prostu działać po swojemu, tak? Bo to są wasze działania, czyli będziecie działać w sposób taki komunikatywny, tak? Opanowany, uczciwy, będziecie szczere w tym, co będziecie robić. Może być też taka sytuacja, że jakieś sprawy urzędowe tutaj mogą się pojawić, tak? A to wy sobie świetnie tutaj poradzicie, ponieważ jesteście intelektualistami, osobami wygadanymi, oczytanymi, tak jak powiedziałam wcześniej. Więc każda konwersacja tutaj nie będzie dla was problemem. Jeżeli musicie iść do jakiegoś urzędu, załatwić jakąś sprawę, będzie to dla was błahostka. Nikt was tutaj nie przegada i jeżeli ktoś będzie chciał wejść w jakąś chorą polemikę słowną z wami, to ten miecz zrobi jedno krótkie cięcie, utniecie dyskusję i nie będziecie się wdawać w jakieś chore sprzeczki czy konwersacje. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi rycerz buław. I teraz tak. Albo jakiś wyjazd jest już za wami, jakaś podróż, albo przeprowadzka, albo pożegnałyście w swoim życiu, kochane wagi, jakiegoś jegomościa pomiędzy 30 a 40 lat, z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec. Takiego pana, który liczył tylko na romans. Szybki romans z wami pojawił się w waszym życiu, szybko odjechał. Tak naprawdę nie zależało mu na stałej relacji, tylko na takim skoku w bok, że tak powiem, krótkim flircie. Więc albo tego pana żegnacie do przeszłości, albo tak jak mówię, jesteście już po jakiejś podróży, jesteście po przeprowadzce, po zmianie, po jakimś romansie być może, to już jest za wami. I to już jedzie w daleką przeszłość i to już do was nie wróci, tak? Ale nowy początek jakiś tutaj może być. I teraz tak. Co macie w głowie, kochane wagi? W głowie macie kapłankę. Będziecie bardzo tajemnicze, ale będziecie się kierować swoją intuicją, która was na pewno nie zawiedzie. Dlatego, że wasza intuicja jest tak doskonała, tak daje się, że tak powiem, tak się sprawdza w każdej sytuacji, że wy ufacie jej tutaj naprawdę w 100%. O czym mówi kapłanka? Kapłanka może też mówić o jakichś nieodkrytych tajemnicach, tak? O kobiecych sekretach, o ukrywanej jakiejś miłości, ale to jest też właśnie cierpliwość, mądrość i wiedza. Może myślicie tutaj o podjęciu jakiejś nauki, o studiowaniu? Raczej wydaje mi się, że będziecie tajemniczymi osobami w tym miesiącu. No i skrywacie tutaj jakiś sekret, tak? Co niektóre wagi mogą też myśleć o spotkaniu z jakimś doradcą duchowym, wróżką, jasnowidzem. Też może być tak, że w waszej głowie tutaj siedzi, ale raczej bym obstawiała tutaj albo na doskonałą intuicję i mądrość, albo na ukrywanie czegoś, tak? Będziecie bardzo tajemnicze, nie będziecie tak odkrywać kart od razu. Będziecie chciały, żeby, jeżeli chodzi tutaj odnośnie miłości, to ten nowy partner, żeby was tutaj odkrywał i próbował po trochu, kawałeczek po kawałeczku, nie rozłożycie wszystkich kart przed nim, tak? Będziecie zmysłowe, będziecie tajemnicze, troszeczkę niedostępne, a jednocześnie, tak jak mówię, bardzo mądre, takie tajemnicze. I kobiece, tak? Kobiece sekrety, kobiece miłostki jakieś. Co wam chodzi po głowie, kochane wagi?
kapłanka. Bardzo mądra osoba, jednocześnie tajemnicza i fascynująca. No dobrze, najbliższa przyszłość, kochani, mamy trójkę kielichów. Dobra zabawa, spotkanie ze znajomymi, przyjaciółmi, balowanie, imprezowanie, świętowanie, ucztowanie. To jest też karta, która mówi, że jakieś sprawy mogliście doprowadzić do końca, jakieś swoje plany, tak? I teraz po prostu cieszycie się z tego, tak? Zakończyliście coś, nad czym długo pracowaliście i teraz tutaj opijacie jakiś sukces, tak? Cieszycie się ze znajomymi, przyjaciółmi, rodziną, winszujecie. Karta radości, karta świętowania, karta uczczenia czegoś, tak? Patrzcie, ta kobieta wznosi kielich do góry, tak jakby chciała toast wznieść. I zobaczcie, jaki zbieg okoliczności, że ta kobieta jest ubrana, zobaczcie, na niebiesko, jak ta kapłanka. Też ma takie siwe włosy, srebrne, jak ta kapłanka. Czyli to możecie być wy, kochani. Wznosicie toast za coś, a inni, co są pod wami, tak, wasze towarzystwo, gratuluję wam tego. Osiągnęliście sukces. Jakiś sukces tutaj jest świętowany. Tak? Bardzo fajnie. Więc być może taka tutaj wskazówka, że jeżeli na przykład udało wam się poznać kogoś i faktycznie jest jakiś nowy romans, nowy związek, nowe uczucie na horyzoncie. Kapłanka mówi nam o tym, żebyście zachowali na razie to dla siebie i jeszcze nie rozdmuchiwali całej sytuacji, tak? Miejcie swoje kobiece sekrety, nie odkrywajcie się od razu. A w połowie miesiąca będziecie to świętować. No dobrze, lecimy dalej. Wasze czynniki wewnętrzne. Król buław. Król buław mówi nam o tym, że jesteście bardzo osobami takimi dynamicznymi, przedsiębiorczymi, osoba dbająca o sylwetkę, wysportowana, aktywna, ale dobry doradca i tolerancyjny, tak? Charyzmatyczny nawet, doskonały przedsiębiorca, więc będziecie tutaj takimi, zobaczcie, to mamy parę dworską. Królowa mieczy, wasze działania, i król buław, wasze czynniki wewnętrzne. Czyli nie dość, że będziecie doskonałymi biznesmenami, to będziecie się kierować doskonałym intelektem, mądrością, będziecie mądrze robić. To, co będziecie robić, będzie mądre, przemyślane. Będziecie to robić z głową. No, bardzo fajne karty. Przedsiębiorczość. I otwarty umysł, intelekt, kreatywność. I dobry pomysł tutaj, może jakiś nowy biznes. Też planujecie właśnie z jakąś taką artystyczną tutaj, artystycznym akcentem, też tak może być. Jak są jakieś wagi utalentowane, nie wiem, malarze, rzeźbiarze. Jakieś rękodzieło, tak? Więc też może być jakiś początek nowego działania, nowego biznesu. Tylko na razie nie mówcie o tym nikomu, nie chwalcie się, zachowajcie to w głowie, w swojej tajemnicy, w sobie, tak? Dobrze. Ale działać będziecie na pewno i będziecie takimi solidnymi właśnie tutaj przedsiębiorcami. Będziecie aktywni na pewno w tym, co będziecie robić. Te wasze czynniki wewnętrzne teraz mówię, tak? Ten król była osoba aktywna, która działa, jest zaradna, umie wyjść z każdej sytuacji, umie sama sobie poradzić, tak? Ona nie potrzebuje niczej łaski, ona sobie zawsze każdą sprawę sama załatwi. Dobrze, kochani, otoczenie. Otoczenie, praca, praca, jeszcze raz praca. Więc wasze otoczenie to wasza praca. Być może będą współpracować z wami jakieś osoby, będą wam pomagać. Zobaczcie, jaka piękna karta. 8 denarów. Karta mówiąca o ciężkiej pracy i takim powolnym dążeniu do celu, tak? Ale to jest też karta mówiąca, że za tą pracę będzie sowite wynagrodzenie. Więc tutaj nie macie się co martwić.
Ale to raczej chodzi o wasze otoczenie, tak? Czyli może współpracowników, im będzie ciężko, bo muszą może więcej obowiązków wziąć na siebie. Albo może być też tak, że tą pracę tutaj wasze otoczenie zapewni, tak? Też może być taka sytuacja. No musicie tutaj do siebie już dopasować. Praca, praca i jeszcze raz praca, jeżeli chodzi o otoczenie. Będą zajęci swoimi sprawami zawodowymi. Wasze obawy lub nadzieje. Mamy kartę kochanków. I teraz tak. Jeżeli chodzi tutaj o sprawy miłosne, jeżeli faktycznie jakieś nowe uczucie, jakaś nowa miłość tutaj zakiełkuje u niektórych wag, będziecie się zastanawiać, czy ten romans to dobra rzecz, tak? Czy to dobry wybór. Karta kochanków jest to karta partnerstwa, karta miłości, karta romansu, ale jest to też karta wyboru, podejmowania decyzji. Więc być może będziecie się zastanawiali, czy dobrze zrobiliście, że poszliście w tym kierunku, tak? Czy dobrą drogę, dobrą decyzję obraliście. Karta kochanków. Coś może takiego zakazanego, też zakazany owoc, prawda? Kochankowie. Karta bliźniąt. Mogą być to jakieś wątpliwości, no tak jak powiedziałam, partnerstwo, wybór, decyzja, ale też miłość i romans, partnerstwo, więc to są wasze obawy, bo może macie nadzieję na jakiś wreszcie romans, jakieś zakochanie, kochane wagi. No zaraz sobie jeszcze dopytamy, ale na razie wygląda tutaj, mówię, są dwie wersje, dopasujecie już do siebie, albo będziecie zaczynać jakąś działalność w kierunku takim artystycznym, gdzie jesteście utalentowani i macie jakiś pomysł. Na razie się nim nie chwalicie, ale to naprawdę wypali, będziecie tutaj zadowoleni z tego bardzo. Albo jesteście po jakimś związku tutaj z panem baranem, strzelcem lub lwem, jakimś ognistym znakiem. Tutaj ten rycerz buław, po jakimś romansie, 30-40 lat i pojawia się ktoś nowy, tak? Jakaś nowa znajomość, no i wy tutaj zastanawiacie się, czy to będzie dobre partnerstwo, dobry związek, czy ten romans ma szansę na przetrwanie. Miesiąc kończycie śmiercią, zupełną transformacją, zmianą. Zmianą swoich poglądów, zmianą swoich zachowań, zmianą dotychczasowego swojego życia. W ogóle przetransformujecie się, przekształcicie, przepoczwarkujecie, jak ja to mówię. Zupełnie przeobrazicie swoje życie, tak? Jakiś koniec i nowy początek. Coś musi się skończyć, żeby rozpoczęło się coś nowego. Ale to jest też karta obfitości, tak? Jest to karta zmian i odnowy na lepsze, tak? Uwolnienie się od czegoś, uwolnienie od jakichś starych wzorców, jakichś starych, chłobionych przekonań, tak? Dawnych idei, zniszczenie w ogóle takiego starego, złego systemu myślenia, systemu jakichś wartości, więc zupełnie się przeobrazicie na koniec miesiąca. Jakaś zmiana tutaj potężna was będzie. Zobaczymy. W tle czytania macie cztery buławy pod spodem słoneczko, czyli to jest ogólnie szczęśliwy dom, rodzina taka mocna, stałe fundamenty, nic nie zburzy waszego spokoju, nic nie zburzy tutaj tej waszej takiej stabilnej rodziny. Nic tutaj nie zachwieje tymi murami, tak? To jest też karta jakiejś uroczystości, być może zaślubin, zaręczyn, chrzciny, wesela, jakieś uroczystości takie rodzinne, większe. Ale to może być też karta, która mówi o transformacji niektórych wag życia, ponieważ będzie ślub, tak? Szykuje się ślub, szykują się jakieś zaręczyny. Być może właśnie ten nowy flirt tutaj, tak? Być może. No dobrze, zaraz się dopytamy, będziemy wiedzieć. Najpierw zobaczymy tego rycerza buław. O co tutaj chodzi? Kto to jest ten rycerz buław? Z tej przeszłości. Król kielichów, tak? Czyli to jest jakaś stara miłość, moi kochani.
To jest jakaś stara miłość, która odchodzi już do przeszłości. Jakieś uczucie tutaj Was wiązało z tym panem. Jednak. Dobrze. Królowa Mieczy. Czego dotyczą Wasze działania? Królowa Mieczy. Załatwienie jakichś spraw urzędowych, odcinanie się od czegoś. Królowa Mieczy. Sąd ostateczny. Odradzacie się, tak? Może to być odrodzenie pomysłu, może to być odrodzenie, odświeżenie związku, tak? Ogólnie sąd ostateczny mówi nam o nagłych, nieoczekiwanych zmianach w naszym życiu, ale na naszą korzyść, tak? Oczyszczenie naszego życia, szybka zmiana sytuacji, wybawienie od czegoś, poprawa w życiu, tak? Rehabilitacja, ozdrowienie, tak? Po tej śmierci być może. Więc coś tutaj na nowo, że tak powiem, się odrodzi. Być może jakiś pomysł w Waszej głowie, bo oczywiście miecze to myśli. Jeżeli Wy tutaj w Waszych zamiarach mieliście królową mieczy, to może był to jakiś właśnie pomysł w Waszej głowie, jakieś tutaj intelektualne, że tak powiem, sprawy i to wraca do Was. Odrodzi się na nowo ta myśl, tak? Więc będziecie działać tutaj. W nowym, lepszym już kierunku. Dobrze. Otoczenie, praca. O co chodzi tutaj z tą pracą? Z tym otoczeniem. Ludzie dookoła Was. Gwiazda. Szczęśliwa gwiazda. Czyli jakieś spełnione nadzieje, spełnione życzenia, nadzieja na lepsze jutro, tak? Na poprawę pracy może. Że te finanse będą lepsze, że coś tutaj wreszcie zacznie się sprzedawać, bądź jakąś popularność tutaj uzyska. Albo może też chodzi o to, żebyście się tutaj gdzieś zareklamowali, tak? Bo gwiazda to jest karta mediów też, to jest karta medialna, więc być może gdzieś trzeba dać jakieś ogłoszenie albo zareklamować się. Tak jakby właśnie ten produkt, który tutaj stworzycie przez ten właśnie Wasz talent artystyczny, trzeba było gdzieś zareklamować i sprzedać w mediach, tak? Czyli po prostu zareklamować, nie wiem, gdzieś na Facebooku, na jakichś portalach jak OLX, czy tam jakieś inne ogłoszenia do portala. Oczywiście dla tych, dla których mówię, ta wersja tutaj z tym artystycznym biznesem, bo ci, którzy mają tutaj romans, nową miłość na horyzoncie, no to spełnienie, jakieś spełnienie. Otoczenie będzie Wam tutaj gwarantowało nadzieję na lepsze jutro, tak? Kochankowie teraz poproszę. Kochankowie. 5 denarów. Tak, Wy boicie się, że zostaniecie sami, że zostaniecie w potrzebie. Czy po prostu ten związek wypali, czy ta decyzja będzie słuszna. Boicie się straty. Boicie się samotności. Teraz kapłanka. Tak, 7 kielichów. Macie bardzo dużo pomysłów w głowie. Tylko niektóre mogą być trafne, niektóre nie. Więc dlatego na razie kierujcie się swoją intuicją, tak? Intuicja najlepiej Wam podpowie. Jesteście mądrymi, bystrymi osobami i na pewno będziecie wiedziały, co zrobić. Śmierć wypadła 8 denarów, czyli chodzi tutaj o pracę. Chodzi tutaj o zupełną zmianę, transformację zarobkową Waszej pracy, tak? Czyli być może, no co niektóre wagi faktycznie zajmą się tutaj jakąś rękodziełem, jakąś pracą taką, no, w którą trzeba włożyć uczucia, jakiś taki zmysł właśnie, talent, tak? I dobre wiadomości będą w tym, zacznie się nowy biznes. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Więcej już nie będę tutaj dokładać kart, bo tam się znowu zrobi nowa historia. A jest to czytanie ogólne, więc z kart musicie już tutaj do swojego życia dobrać. Teraz wybiorę jedną afirmację dla Was. Dzisiaj dzień skaczących kart jest.
Proszę o piękną afirmację dla naszej zodiakalnej wagi. Mam. O, widzicie, kochani? Mam w sobie piękno i wszyscy mnie kochają. Jaka piękna afirmacja. I teraz czytamy. Promienieję akceptacją, a wszyscy darzą mnie głęboką miłością. Miłość otacza mnie i chroni. I bardzo pięknie, kochani. Bardzo pięknie, kochani, bo Wy jesteście w tym miesiącu w energii właśnie rycerza kielichów, czyli energii wrażliwości, miłości, takiego patrzenia właśnie na wszystkie sprawy, na ludzi, na otoczenie. Tak inaczej, tak? Tak z miłością, z taką wrażliwością. No i bardzo dobrze, bo to jest piękna energia. Będziecie bardzo emocjonalni, bardzo wrażliwi w tym miesiącu. Ale to po prostu idzie wszystko w dobrym kierunku, tak? Więc wszystkie Wasze plany tutaj odnośnie pracy, czy odnośnie tej nowej miłości, ułożą się bardzo pozytywnie, będziecie z tego zadowoleni, tak? Dobra, moi kochani, życzę Wam wspaniałego miesiąca, żeby wszystkie plany Wasze tutaj się zrealizowały po Waszej myśli. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Zajrzyjcie jeszcze do tego znaku ascendentalnego, jak mówiłam na początku filmu. I cóż, widzimy się na kolejnych czytaniach. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Pozdrawiam i do usłyszenia, moi kochani.